Katarzyna przygotowywała się do spotkania z przyszłą teściową z mieszanką nerwów i ciekawości. Wiedziała, że Barbara ma reputację osoby trudnej do zadowolenia, Piotr mówił o tym niejednokrotnie, zawsze jednak z miłością i troską w głosie. Dla Kasi to była sprawa kluczowa, wiedziała, że relacja z teściową może mieć ogromny wpływ na ich przyszłe życie. Kiedy stanęła przed drzwiami mieszkania Piotra, poczuła nieprzyjemny dreszcz. Niepewność biła od niej z każdym krokiem, kiedy Piotr uśmiechnięty otworzył drzwi. Barbara już tam była, siedziała przy stole z filiżanką kawy w ręku. Jej twarz była nieprzenikniona, wręcz zimna. Kasia nie spodziewała się, że to spotkanie zostanie jej w pamięci na lata jako moment, w którym wszystko zaczęło się komplikować. Dzień dobry, pani Barbaro, przywitała się Kasia, starając się utrzymać pewny głos. Barbara spojrzała na nią, a na jej twarzy pojawił się ledwo zauważalny uśmiech, taki, który mówił więcej niż tysiąc słów. To był uśmiech, który miał w sobie nutę wyższości. Dzień dobry, Katarzyno, odpowiedziała chłodno Barbara. Piotr mówił mi o tobie wiele rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze do siebie pasujecie. Kasia próbowała się rozluźnić, ale każde kolejne zdanie, jakie padało z ust Barbary, było jak strzała wymierzona prosto w jej serce. Czy to prawda, że jesteś nauczycielką? Praca ciężka, a płaca raczej skromna, prawda? Trzeba mieć wiele cierpliwości i, cóż, pokory, by tak żyć, rzuciła Barbara z subtelną nutą ironii. Kasia odpowiedziała uśmiechem, choć wewnątrz czuła, jak jej emocje zaczynają się gotować. Już wtedy zdała sobie sprawę, że Barbara testuje jej granice. Każde słowo, każda uwaga były starannie przemyślane, aby zobaczyć, jak Katarzyna zareaguje. Rzeczywiście, to praca z powołania. Trzeba kochać dzieci, by dawać im coś więcej niż tylko wiedzę, odparła Katarzyna, celowo nie wchodząc w dalsze szczegóły. Wiedziała, że to nie czas i miejsce na długie tłumaczenia. Rozmowa toczyła się dalej, ale atmosfera była ciężka. Barbara nie kryła swojego sceptycyzmu wobec związku Piotra i Kasi. Jej pytania i komentarze miały jednoznaczny podtekst: czy jesteś wystarczająco dobra dla mojego syna? Katarzyna zauważyła, że Piotr był zbyt zajęty rozmową o bieżących sprawach, by zauważyć subtelne zaczepki matki. Jednak ona nie miała złudzeń. W tej chwili narodził się konflikt, który miał towarzyszyć im przez lata. Kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu sytuacja nabrała tempa, kiedy przyszła pora na organizację ślubu. Katarzyna i Piotr planowali uroczystość skromną, ale elegancką, zgodnie z ich własnymi upodobaniami. Barbara jednak miała zupełnie inne wyobrażenia. Ślub bez odpowiednich dekoracji to nie ślub. Barbara niemal wykrzyknęła, gdy Kasia z Piotrem odwiedzili ją, by przedyskutować szczegóły. Ale to nasz ślub, mamo. Chcemy czegoś prostego i stylowego, bez przesady, Piotr próbował tłumaczyć, ale jego słowa nie docierały do Barbary. Stylowego? Co ty wiesz o stylu? Te minimalistyczne dekoracje są smutne i bez duszy. Potrzebujecie kwiatów, bogactwa kolorów, blasku. Inaczej wszyscy będą myśleli, że nie macie na to pieniędzy, Barbara nie ustępowała. Kasia, która dotąd milczała, postanowiła wreszcie przerwać. Z całym szacunkiem, Barbaro, ale to nasza decyzja. Zależy nam, żeby ten dzień był zgodny z naszą wizją, a nie z czyimiś oczekiwaniami, powiedziała spokojnym, ale stanowczym tonem. Barbara zmrużyła oczy, mierząc Kasię wzrokiem. W powietrzu zawisła napięta cisza. Piotr zerknął na żonę z niepokojem, widział, że ten temat mógł wywołać burzę. Zawsze byłam zdania, że młodzi powinni słuchać starszych. Wiesz, doświadczenie życiowe to coś, czego nie da się kupić, powiedziała Barbara z delikatnym uśmiechem, ale każdy w pokoju czuł, że to była groźba. Ale róbcie, jak chcecie. Byle później nie żałować. To był pierwszy moment, kiedy Katarzyna zrozumiała, że konflikt z Barbarą to nie tylko niezgodność charakterów, ale prawdziwa bitwa o dominację. Zaczęła przygotowywać się psychicznie na dalsze starcia. Kiedy Piotr i Kasia zaczęli mieszkać razem po ślubie, Barbara postanowiła regularnie odwiedzać ich nowe mieszkanie. Początkowo Kasia starała się być gościnna, ale szybko okazało się, że teściowa nie miała zamiaru być tylko biernym gościem. Zaczęła narzucać swoje zdanie na temat każdego detalu ich życia. Nie powinniście trzymać lodówki tutaj, to złe feng shui, powiedziała pewnego dnia, kiedy przyszła bez zapowiedzi. Kasia zamarła, kiedy Barbara zaczęła przestawiać kuchenne przedmioty bez pytania.
Mamo, proszę, to nasze mieszkanie. Mamy tu wszystko tak, jak chcemy, próbował zareagować Piotr, ale Barbara była nieugięta. Ja tylko próbuję wam pomóc. Po co męczyć się w złej energii? Zresztą jestem pewna, że Kasia nie ma nic przeciwko małym zmianom, prawda? Spojrzała wprost na synową, czekając na jej reakcję. Kasia miała ochotę wybuchnąć, ale wiedziała, że każda konfrontacja zakończy się niekorzystnie dla niej. Czuła, że Barbara traktuje ich mieszkanie jak swoje własne. Jej granice były regularnie przekraczane, a to rodziło coraz większą frustrację. Kasia zaczęła zauważać, że Barbara nie tylko wtrąca się w aranżację mieszkania, ale również zaczyna narzucać swoje zdanie w sprawach finansowych. Może powinniście rozważyć wynajęcie jednego z pokoi? Młode małżeństwa często mają problemy z pieniędzmi, a dodatkowy dochód zawsze się przyda. Zwłaszcza, że Kasia pracuje jako nauczycielka, to nie jest przecież dobrze płatny zawód, Barbara zaczęła bezceremonialnie. Kasia zdusiła w sobie gniew. Wiedziała, że Barbara szuka pretekstu, by bardziej kontrolować ich życie. Zaczęła coraz częściej analizować sytuację i rozważać, jak postawić granice. Barbara podsunęła myśl, która miała dalekosiężne konsekwencje, wynajęcie całego mieszkania, a pieniądze z tego przekazać Annie, jej ukochanej córce, która była w potrzebie. To był moment, w którym Katarzyna poczuła, że miarka się przebrała. Zrozumiała, że Barbara widzi ją tylko jako przeszkodę w realizacji swoich planów. To nie była troska o syna, to była próba wywierania wpływu na ich życie. Zastanówcie się nad tym, przecież wynajmując mieszkanie, moglibyście nieźle na tym zarobić. A Annie przydałaby się pomoc, szczególnie teraz, kiedy ma tyle wydatków. Taki rodzinny gest byłby mile widziany, Barbara sugerowała, jakby to była oczywista rzecz. Kasia milczała, ale wewnętrznie zaczynała planować. Wiedziała, że nie pozwoli Barbarze na dyktowanie im życia. W głębi duszy postanowiła, że jej zemsta będzie miała konkretny cel, pokazać Barbarze, że nie jest pionkiem, którym można manipulować. W tajemnicy przed wszystkimi, Kasia podjęła decyzję o sprzedaży mieszkania. Czuła, że to jej ruch na szachownicy, który pokaże Barbarze, kto naprawdę kontroluje sytuację. Zrozumiała, że to jedyny sposób, by przerwać ciągłe intrygi i udowodnić, że nikt nie będzie kierował jej życiem. Kasia zrealizowała swój plan i sprzedała mieszkanie, ale trzymała to w absolutnej tajemnicy. Wiedziała, że ta informacja musi wyjść na jaw w odpowiednim momencie. Barbara nie zdawała sobie sprawy, że cały czas, podczas gdy snuła swoje plany o wynajmie mieszkania i przekazaniu pieniędzy Annie, mieszkanie już nie należało do nich. Kiedy zamierzacie podjąć decyzję? Musimy działać szybko, rynek wynajmu jest teraz bardzo korzystny, Barbara naciskała Piotra, który starał się unikać tematu. Jeszcze się zastanawiamy, mamo. To nie jest takie proste. Kasia ma swoje zdanie na ten temat, Piotr odpowiedział wymijająco. Kasia obserwowała rozwój sytuacji z cichą satysfakcją. Wiedziała, że zbliża się moment, kiedy prawda wyjdzie na jaw. Postanowiła jednak dać Barbarze jeszcze trochę czasu na snucie swoich planów, zanim zniszczy jej marzenia. W międzyczasie Barbara próbowała przekonać Piotra, że wynajem mieszkania i przekazanie pieniędzy Annie to najlepsze rozwiązanie. Kasia nie komentowała, co wzbudziło podejrzenia teściowej, ale ta była zbyt skupiona na swoich planach, by dostrzec coś więcej. W końcu doszło do pierwszej poważnej konfrontacji. Barbara postanowiła oficjalnie poruszyć temat wynajmu podczas rodzinnej kolacji. Zaprosiła Piotra i Kasię do swojego domu, przekonana, że ostatecznie przekona syna do swojego planu. Chcę, żebyśmy dziś ostatecznie podjęli decyzję. Wynajmiemy to mieszkanie i załatwimy sprawy finansowe Annie. To najlepsze rozwiązanie, Barbara zaczęła od razu, kiedy wszyscy usiedli do stołu. Kasia spojrzała na teściową z zimnym uśmiechem. Czuła, że nadszedł moment, na który czekała. Barbaro, muszę cię zaskoczyć. To mieszkanie już nie jest nasze, oznajmiła Kasia spokojnie. Barbara zamarła, patrząc na Kasię z niedowierzaniem. Jak to? Co masz na myśli? Wykrztusiła, tracąc zwykłą pewność siebie. Sprzedałam je. Nie będziesz mogła nim zarządzać, ani wynajmować, ani czerpać z tego korzyści. Mieszkanie jest teraz w rękach kogoś innego, Kasia dodała z nutą triumfu w głosie. Barbara poczuła, jak grunt usuwa się jej spod nóg. Wszystkie jej plany legły w gruzach, a Piotr nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Zrobiło się cicho, a cisza była wręcz namacalna.
Jak mogłaś? Jak mogłaś to zrobić bez konsultacji? Barbara zaczęła podnosić głos. To było nasze rodzinne mieszkanie, a ty je sprzedałaś, żeby zrobić mi na złość. Kasia spojrzała jej prosto w oczy. Może powinnaś była pamiętać, że to było nasze mieszkanie, a nie twoje. Może czas zaakceptować, że nie będziesz zarządzać każdym aspektem naszego życia, odpowiedziała Katarzyna bez cienia skruchy. Konflikt sięgnął zenitu. Od tego momentu relacje między Katarzyną a Barbarą stały się otwartą wojną, żadna z nich nie zamierzała ustąpić ani na krok. Po dramatycznym ujawnieniu sprzedaży mieszkania, atmosfera w rodzinie stała się jeszcze bardziej napięta. Piotr znalazł się w trudnej sytuacji, zmuszony balansować między swoją żoną a matką. Z jednej strony chciał wspierać Kasię, ale z drugiej czuł się przywiązany do matki, która przez całe życie była dla niego wsparciem. To sprawiało, że coraz częściej unikał otwartych rozmów z obiema stronami, co tylko pogarszało sytuację. Barbara nie mogła się pogodzić z tym, że jej plany legły w gruzach. Czuła się upokorzona i zdradzona, szczególnie przez syna, który jej zdaniem powinien stanąć po jej stronie. Dlatego zaczęła subtelnie podsycać konflikt, próbując manipulować Piotrem w sposób bardziej wyrafinowany niż wcześniej. Piotruś, widzę, że coraz bardziej oddalasz się od rodziny, mówiła Barbara podczas jednej z ich rozmów telefonicznych. Nie chciałabym, żeby Kasia miała na ciebie taki wpływ, ale obawiam się, że właśnie to się dzieje. Piotr czuł rosnące napięcie, ale nie miał siły ani odwagi, żeby skonfrontować się ani z matką, ani z żoną. Zaczynał unikać konfliktów, co prowadziło do coraz większych nieporozumień w jego małżeństwie. Kasia natomiast dostrzegała, że Piotr staje się coraz bardziej wycofany. Próbowała z nim rozmawiać, ale każda próba kończyła się fiaskiem. Piotr unikał odpowiedzialności, co doprowadzało ją do frustracji. Musisz w końcu postawić granicę swojej matce, powiedziała Kasia pewnego wieczoru. Nie możemy dalej żyć w ciągłym stresie, wiedząc, że ona będzie się wtrącać w każde nasze decyzje. Piotr tylko wzdychnął, nie patrząc jej w oczy. Kasia, wiem, że to trudne, ale przecież to moja matka. Nie mogę jej od tak odsunąć od siebie, odpowiedział wymijająco. A ja? Czy ja nie jestem teraz twoją rodziną? Powinieneś wspierać mnie, a nie ciągle wybierać między nami, Kasia nie mogła ukryć rozgoryczenia. W tym momencie Piotr zrozumiał, że jeśli nie zacznie działać, konflikt może zniszczyć jego małżeństwo. Ale strach przed konfrontacją z matką paraliżował go na tyle, że wciąż nie potrafił podjąć żadnej konkretnej decyzji. Barbara nie zamierzała się poddać. Zaczęła coraz częściej odwiedzać Piotra w pracy, aby rozmawiać o sytuacji. Wiedziała, że tam Kasia nie będzie miała możliwości interweniowania, więc mogła spokojnie przekonywać syna do swoich racji. Piotruś, ja naprawdę się martwię o ciebie. Kasia staje się coraz bardziej despotyczna. Nie pozwala ci podejmować decyzji, kontroluje wszystko. Czy to na pewno jest życie, którego chciałeś? Barbara mówiła spokojnym, troskliwym tonem, ale w jej oczach widać było wyrachowanie. Piotr czuł, że jego matka wprowadza go w poczucie winy. Z jednej strony rozumiał, że Kasia miała swoje racje, ale z drugiej jego matka zawsze była autorytetem. To wewnętrzne rozdarcie doprowadzało go do coraz większej frustracji. Sytuacja eskalowała, gdy Barbara zorganizowała spotkanie rodzinne, na które zaprosiła również Annę. Zamiast być towarzyską okazją, stało się to sceną otwartej konfrontacji. Barbara próbowała wciągnąć Annę do dyskusji, aby jeszcze bardziej wywrzeć presję na Kasię. Wiesz, Anna, Piotr z Kasią sprzedał to mieszkanie, które miało być naszym wspólnym zabezpieczeniem. A teraz nie mamy żadnej rezerwy finansowej, żeby pomóc tobie w razie potrzeby, mówiła Barbara z wyrzutem w głosie. Anna, która do tej pory nie chciała angażować się w konflikt, poczuła, że musi stanąć po stronie matki. Nie wiedziałam, że sytuacja jest aż tak poważna. Może trzeba było to wcześniej przedyskutować, wtrąciła się Anna, patrząc na Kasię. Kasia poczuła, że wszyscy sprzymierzyli się przeciwko niej. Zawsze chodzi o pieniądze. Nikt nie pyta, czego ja chcę, co dla nas jest najlepsze, odpowiedziała Kasia z goryczą. Ale wiecie co? To już nie ma znaczenia. Decyzja została podjęta, mieszkanie sprzedane, a ja nie zamierzam się z tego tłumaczyć. Sytuacja stała się nie do zniesienia. Atmosfera podczas spotkania była tak napięta, że Piotr w końcu wybuchł. Dosyć. Nie mogę już tego słuchać.
Czy naprawdę wszyscy musimy ciągle się kłócić? Krzyknął, a jego głos drżał z emocji. To był moment, w którym wszyscy zrozumieli, że granica została przekroczona. Relacje w rodzinie stały się toksyczne i nikt nie wiedział, jak z tego wybrnąć. Po dramatycznym spotkaniu rodzinnym Barbara i Kasia praktycznie przestały ze sobą rozmawiać. Kiedy jednak już dochodziło do jakiejkolwiek wymiany zdań, była ona pełna zimnych aluzji i sarkazmu. Barbara próbowała atakować Kasię na subtelne sposoby. Rozpowiadała wśród znajomych, że synowa jest niewdzięczna i że przez nią rodzina Piotra traci stabilność finansową. Czuła, że w ten sposób może osłabić pozycję Kasi w oczach innych członków rodziny. Kasia natomiast zaczęła prowadzić własną grę. Zaczęła ignorować Barbarę w każdej możliwej sytuacji, udając, że jej zdanie nic dla niej nie znaczy. Przestała odpowiadać na telefony i wiadomości, przez co Barbara czuła się wykluczona. To z kolei jeszcze bardziej motywowało ją do konfliktu. Widzisz, Piotrze? Kasia całkowicie mnie odsuwa. Nawet nie odpowiada na moje wiadomości. Jak można tak traktować rodzinę, mówiła Barbara, próbując wzbudzić poczucie winy w synu. Może po prostu potrzebujecie czasu, żeby się uspokoić, odpowiadał Piotr, ale wewnętrznie czuł, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Z biegiem miesięcy obie kobiety prowadziły zimną wojnę. Ich relacja przekształciła się w walkę na wyniszczenie, w której każda z nich starała się udowodnić swoją wyższość, jednocześnie starając się nie dopuścić do otwartego konfliktu. Kasia zauważyła, że Barbara zaczęła wpływać na innych członków rodziny, starając się ich przeciągnąć na swoją stronę. Zaczęła więc unikać spotkań rodzinnych, co tylko wzmocniło podziały. To był okres, w którym Katarzyna zrozumiała, że konflikt z Barbarą stał się nieodwracalny. Pewnego dnia Kasia otrzymała zaproszenie na kolejne spotkanie rodzinne. Czuła, że będzie to ostatnia próba Barbary, by ostatecznie ją pokonać. Wiedziała, że nie może odpuścić tej okazji, to było starcie, w którym musiała postawić na swoim. Kiedy wszyscy zgromadzili się w domu Barbary, atmosfera była gęsta od napięcia. Kasia weszła do pokoju pewnym krokiem, gotowa na cokolwiek, co Barbara mogłaby przygotować. Cieszę się, że wszyscy przyszli. Myślę, że nadszedł czas, by porozmawiać o przyszłości naszej rodziny, zaczęła Barbara, uśmiechając się sztucznie. Chciałabym omówić, jak możemy lepiej współpracować i uniknąć kolejnych konfliktów. Kasia nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Wiedziała, że Barbara nie chce współpracy, tylko kontroli. Słyszałam już wiele razy o twoich propozycjach, Barbaro. Zawsze są one oparte na tym, co dla ciebie jest najwygodniejsze, Kasia odpowiedziała chłodno. Ale myślę, że czas, byśmy jasno ustalili granice. Barbara zmrużyła oczy, ale zachowała spokojny ton. Może po prostu potrzebujemy więcej otwartości. Może Kasia powinna nauczyć się, że w rodzinie trzeba czasem iść na kompromis. Kasia wiedziała, że nie ma już nic do stracenia. Postanowiła wyłożyć wszystkie karty na stół. To nie kompromis, tylko dyktat. Próbujesz kontrolować życie nas wszystkich, bo nie możesz zaakceptować, że Piotr i ja sami decydujemy o swojej przyszłości. Ale teraz musisz zrozumieć, że nie będziemy żyć według twoich zasad, powiedziała stanowczo. Barbara nie wytrzymała. Przez chwilę jej maska uprzejmości opadła. Nie masz prawa mówić mi, jak mam żyć. To ja wychowałam Piotra, to ja wiem, co jest dla niego najlepsze, krzyknęła, tracąc zimną krew. W tym momencie cała rodzina zamilkła. Nikt wcześniej nie widział Barbary w takiej furii. Piotr, który dotąd milczał, w końcu postanowił się wtrącić. Mamo, musisz to zrozumieć. Kocham cię, ale Kasia jest teraz moją rodziną. Musisz uszanować nasze decyzje, powiedział stanowczo, co było dla niego ogromnym krokiem. Barbara nie mogła uwierzyć, że jej syn stanął po stronie żony. To było dla niej jak zdrada. W końcu opadła na krzesło, milcząc. Kasia zrozumiała, że to było ostateczne starcie, po którym nic nie będzie już takie samo. Po konfrontacji w domu Barbary relacje w rodzinie zmieniły się nie do poznania. Barbara wykofała się z aktywnego uczestnictwa w życiu Piotra i Kasi, ale jej uraza pozostała głęboka. Kasia osiągnęła swoje, przestała być manipulowana, ale jej zwycięstwo miało swoją cenę. Piotr zaczął się coraz bardziej oddalać od matki, co spowodowało, że Barbara poczuła się osamotniona. Jednocześnie relacja Piotra z Kasią również uległa zmianie. Konflikt, który ich dzielił,
pozostawił głębokie rysy na ich małżeństwie. Piotr miał wrażenie, że stał się pionkiem w grze między dwoma kobietami, co powodowało, że zaczął się wycofywać emocjonalnie. Czy to wszystko było warte? Czy naprawdę musieliśmy przez to przechodzić? Zapytał pewnego wieczoru Piotr, siedząc przy stole w kuchni. Kasia spojrzała na niego zmęczonym wzrokiem. Może nie było innej drogi. Nie zamierzałam pozwolić, żeby ktoś inny rządził naszym życiem, odpowiedziała, ale w jej głosie słychać było wątpliwości. Mimo że Katarzyna osiągnęła to, co chciała, zrozumiała, że konflikt z Barbarą zniszczył coś w ich relacji, czego już nie da się odbudować. Oboje byli wyczerpani emocjonalnie, a ich związek stał się bardziej formalny niż pełen bliskości. Po miesiącach chłodnych relacji Katarzyna zaczęła zastanawiać się, co dalej. Z jednej strony czuła, że ostatecznie udało jej się wygrać z Barbarą, ale z drugiej wiedziała, że to zwycięstwo przyniosło wiele strat. Relacja z Piotrem stała się napięta, a sama Katarzyna czuła, że konflikt, który przez lata dominował jej życie, pozbawił ją energii i radości. Kasia postanowiła w końcu odbyć szczerą rozmowę z Piotrem. Może powinniśmy pomyśleć o wyjeździe na jakiś czas. Oderwać się od tego wszystkiego, zasugerowała pewnego wieczoru. Piotr spojrzał na nią z nadzieją. Wiedział, że ich relacja wymaga odbudowy, ale czuł, że oboje muszą na nowo odnaleźć siebie. To może być dobry pomysł. Chcę, żebyśmy znowu zaczęli żyć dla siebie, a nie dla konfliktów, odpowiedział Piotr. Postanowili wyjechać na dłuższy urlop, z dala od Barbary i od codziennych problemów. Kasia wiedziała, że ten wyjazd może być dla nich ostatnią szansą na odbudowanie relacji. Choć konflikt z Barbarą pozornie został rozwiązany, jego echo wciąż brzmiało w ich życiu. Podczas wyjazdu Kasia i Piotr zaczęli powoli odnajdywać drogę do siebie. Zdali sobie sprawę, że ich relacja jest warta więcej niż jakiekolwiek spory z rodziną. Ale mimo to, gdzieś w głębi duszy, Kasia czuła, że konflikt z Barbarą zostawił trwały ślad rany, która nigdy do końca się nie zagoi. W ostatniej scenie, gdy wracają do domu po długim wyjeździe, Kasia otrzymuje wiadomość od Barbary. Jest to krótki tekst, w którym teściowa pisze: może kiedyś zrozumiesz, że rodzina to nie tylko walka, ale i kompromis. Kasia uśmiecha się gorzko, wiedząc, że jej relacja z Barbarą nigdy nie będzie oparta na kompromisie.